Jest 13 grudnia 2011 roku. Jesteśmy na placu na rozdrożu, na którym po raz kolejny przy pomniku Romana Dmowskiego stanął krzyż. Widzimy ekipę Telewizji Narodowej, która tutaj przygotowuje wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Przygotowuje miejsce, gdzie będzie mógł się wypowiedzieć. Pomnik Dmowskiego, przypomnijmy, stanął w roku 2006 i dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że jest tym miejscem, które nie dzieli, ale łączy Polaków. Szczególnie możemy tak powiedzieć po Marszu Niepodległości 11 listopada 2011 roku. Widzimy brata Tadeusza, który tutaj pasuje. Szczęść Boże, bracie. Jarosław Kaczyński wypowiadający się przy pomniku Dmowskiego. Człowiek, który łączył Polaków. Roman Dmowski staje się natchnieniem dla prezesa PiS-u. Jak mógłbyś to skomentować? No, raczej pozostawiam to bez komentarza. Trudno mi jest powiedzieć. Może niech inni bardziej są zorientowani, się wypowiedzą. Szukamy Bartłomieja Kurzei. Panowie, gdzie jest Bartek? Szukamy Bartłomieja Kurzei, rozglądamy się. Widziałeś Bartłomieja? No, gdzieś tu myślę, no nie ma. To nic, zanim Bartłomiej Kurzeja się wypowie, Zbigniew Skatulski. Przygotowujemy miejsce, gdzie prezes PiS-u ma się wypowiedzieć. Przy pomniku Dmowskiego, przy krzyżu. Proszę o komentarz dla Telewizji Narodowej. No bo wiecie, to doniosła chwila chyba, jak tutaj marsz przyjdzie i się zatrzyma i parę słów Kaczyński wypowie się. Ciekaw jestem, w jakim tonie tu się wypowie, jeżeli chodzi o Romana. Ustawmy się tutaj tak, żeby był uwidoczniony krzyż. Widzimy zbierających się ludzi, są fotoreporterzy, ale są też państwo, którzy zapewne pamiętają czasy przedwojenne. Dzień dobry, Eugeniusz Sendecki, Telewizja Narodowa. Proszę powiedzieć kilka słów. Wiemy, że Dmowski i Piłsudski łączą, a nie dzielą Polaków. Chcemy, żeby dzisiaj tutaj Jarosław Kaczyński wypowiedział kilka słów. Jak państwo to skomentują? No, trudno mi powiedzieć. Najpierw musimy posłuchać, co będzie mówił, ale oczywiście no, pamiętam czasy przedwojenne. Wprawdzie ja byłam jeszcze wtedy małym dzieckiem, więc... Proszę głośniej. Ja mówię, że byłam przed wojną małym dzieckiem, więc niewiele pamiętam. No ale... uczono nas wielkiego patriotyzmu i dlatego tutaj jesteśmy. Jak pani ma na imię? Alicja. Pani Alicja z małżonkiem. Dzień dobry panu. Jak pan ma na imię? Jak pan ma na imię? Antoni. Panie Antoni, proszę powiedzieć, Dmowski i Piłsudski nie dzielą, ale łączą Polaków. Dzisiaj oczekujemy, że prezes PiS-u, czołowy polityk prawicowy w Polsce, tutaj w tym miejscu się wypowie. Jak by pan to skomentował? Właściwie sobie wypowie w tej chwili. Musimy usłyszeć głos. Posłuchać musimy. Pan Antoni i pani Alicja, ile już lat razem? 63. 63 lata razem. Na tle pleców policjanta widzimy tutaj szpaler policjantów, którzy pilnują tego miejsca. Jest to chyba najlepiej pilnowane miejsce w Warszawie tego dnia, przy krzyżu, przy pomniku Dmowskiego, a tam dalej po drugiej stronie zabudowań rządowych jest pomnik Piłsudskiego, gdzie zmierza Marsz Niepodległości. Gdzieś tutaj mignął nam Bartłomiej Kurzeja, którego chciałbym prosić o wypowiedź, ale nie widzę Bartłomieja. Znowu nie widzę Bartłomieja, no więc cóż, jest pani Basia z biało-czerwoną flagą, my oczekujemy na Bartłomieja. Wyrwałam się z marszu, wyprzedziłam, żeby przybiec do pana i zobaczyć, co się dzieje pod pomnikiem Dmowskiego. Jest krzyż przy pomniku Dmowskiego, jest już baldachim, przy którym wystąpić ma pan prezes Prawa i Sprawiedliwości ze świtą. Czekamy. Tak. Czego się spodziewamy? Myślę, że z wielkimi honorami zatrzymają się i powiedzą dwa słowa o Dmowskim. Dlaczego dwa? Więcej! Przynajmniej dwa. Mam nadzieję, że powiedzą, że wszystkie podziały są bez sensu, że jeżeli cokolwiek ich dzieliło, to miłość do tej samej kobiety, ale nie sprawy narodu polskiego. Pani Basiu, jest Bartłomiej Kurzeja. Przepraszam, że przerwę. Dziękuję serdecznie. Witamy. Bartłomiej Kurzeja, to ty byłeś pomysłodawcą tego, żeby tutaj się spotkać, żeby wezwać polityków polskich do spotkań przy pomniku Romana Dmowskiego i przy krzyżu. No myślę, że i postać Romana Dmowskiego, która przyczyniła się, Roman Dmowski przyczynił się do odbudowania państwa polskiego. Był najlepszym naszym politykiem. Od niego powinni się uczyć inni politycy. W pewnym momencie pełnił funkcję nawet ministra spraw zagranicznych. Ta cała sprawa idzie o to, że Jarosław Kaczyński stwierdził, że Sikorski przegiął. Mówimy o tym wystąpieniu w Berlinie, tak, które wchodzi całkowicie w buty układu z Dorotheenstraße. Tylko chodzi o to, że jak Polska negocjowała Traktat Lizboński, to inicjatorami był właśnie Jarosław Kaczyński i Lech. Także to, co się dzieje teraz, jest realizowane na wniosek właśnie... Ale co, spodziewamy się, że Jarosław Kaczyński tutaj stanie przed nami i powie: przepraszam za Sikorskiego, przepraszam za traktat lizboński, chodźmy dalej, chodźmy pod Piłsudskiego, a potem wróćmy na herbatę narodową i bądźmy razem. Tego się spodziewamy. Znaczy, ja się nie spodziewam po nim niczego takiego. A to są cierpkie słowa. Ja przyznam, że jestem więcej pełen optymizmu. Chociażby przyznam, że tak liczna obecność tutaj zgromadzonych dziennikarzy, którzy liczą na chyba zdjęcie albo film życia, na historyczny moment, gdzie Dmowski i Piłsudski będą łączyli Polaków, o tym świadczy. Mamy jeszcze 4 minuty tego 10-minutowego materiału Telewizji Narodowej. Jest pani Alicja z panem Antonim, 63 lata razem. Tak, można być razem, gratulujemy i jeszcze obserwujemy, jak dużo ludzi, jak pięknie to wszystko się komponuje. Biało-czerwone flagi, krzyż, pomnik Romana Dmowskiego. Roman Dmowski tutaj właśnie w lewej dłoni trzyma traktat wersalski. Wiemy, że traktat wersalski był ukoronowaniem wielkich starań całego narodu. To nie tylko geniusz Dmowskiego, ale systematyczna wielka praca całego narodu zjednoczonego w narodową demokrację spowodowały, że dostaliśmy tę niepodległość. I dzisiaj tam widzimy, właśnie tam daleko, jakieś 150 metrów stąd, w Alei Szucha jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i tam siedzi, to jest siedziba ministra złego, ministra antypolskiego, ministra, który wszedł w zaprzeczenie traktatu wersalskiego. Ten człowiek wszedł całkowicie w układ z Dorotheenstraße i my o tym dzisiaj pamiętamy. My spodziewamy się, że właśnie pan Kaczyński o tym będzie mówił. Krąży helikopter policyjny albo TVN-u, nie wiemy jeszcze tego. To jest ten świetny punkt. Prawie to samo pani powiedziała. Która pani powiedziała? Dzień dobry. Nie wiemy, to nic, ale słyszeliśmy. Szanowni Państwo, no jest to taki moment, kiedy widzimy twarze Polaków gromadzących się przy pomniku Dmowskiego. Radość, nadzieja. Okazuje się, że pomimo tych wszystkich złych rzeczy, które doświadczyliśmy, mamy dzisiaj niezwykłe spotkanie Polaków. Pan z kamerą, młoda pani z aparatem fotograficznym, pan w kraciastym szaliku. To wszystko tworzy. Policjant, tak jest, właśnie widzimy tutaj barczyste plecy policjanta. To wszystko dzisiaj stanowi Polaków portret własny i jest to wzruszające i ten film będzie tego dowodem.